Witam serdecznie, ze mną Dawid Mirek, Gadżet Team. Dobry wieczór. Zanim o meczu serdecznie gratuluję, dzisiaj twoja postawa wybitna, można powiedzieć, na naszą historię. Piszesz nową historię w naszej lidze. 8 bramek, zabijają się ci wszyscy zawodnicy w tych statystykach. Ty dzisiaj jesteś na pierwszym miejscu, 8 goli, gratuluję. No fajnie, że udało się pobić jakiś rekord. No, jestem zadowolony z siebie, z dzisiejszego wieczoru. Takie zapisanie się w annałach, może niedługiej, bo na razie dwuletniej naszej historii, to jakieś wyróżnienie? No myślę, że tak. Dzisiaj wygrywacie 12-4. Pierwsza połowa troszkę problemowa. Widziałem, że ten gadżet nie potrafił rozwinąć takich skrzydeł, ale w drugiej zagraliście koncertowo. No trochę nerwowości w pierwszej połowie, trochę nieczystej walki, trochę faulu właśnie, ale było dobrze. Też dużo goli, trzeba powiedzieć, zawdzięczasz Krzyśkowi Jasiurkowskiemu. Widzę, że na potęgę ci podaje, ale to też trzeba umieć. No właśnie, stwarzamy świetny duet z Krzyśkiem. No, a w tym samym on asystuje, ja strzelam bramki. No i myślę, że też będzie na górnej półce w asystach. Na pewno jest na to bardzo duża szansa. No właśnie jesteście takim, powiedzmy, fajnym duetem, który już tak naprawdę zgrał się bardzo dobrze. Jak to się stało, że w pierwszym sezonie udało się tak ładnie wam zacząć współpracować? No jesteśmy kumplami też z pracy, a więc dużo czasu przebywamy razem. Dużo rozmawiamy o meczach, też w pracy. No i to przekłada się na boisko. No proszę, proszę, jakie wyznanie, że w pracy się rozmawia o naszej lidze. No otóż to. Wracamy do spotkania dzisiaj 12-4, ale co ważniejsze, czy punkty, które tak naprawdę windują was, nie windują, utrzymują was na tym trzecim miejscu. Jak przystępowaliście do ligi, to te trzecie miejsce spodziewaliście, że może tak fajnie wyglądać, czy bralibyście w ciemno, nie wiem, czwarte, piąte? Nie wiedzieliśmy właśnie, że tak się potoczy sprawa. Mieliśmy zamiary pierwsza piątka, ale że trzecie miejsce, to sami jesteśmy zadziwieni tym, co się tu dzieje w tej lidze. Macie szansę wejść nawet do ekstraklasy, zagralibyście ewentualnie baraż, a może nawet jeszcze szansa jest walka o tą drugą pozycję, choć tam będzie ciężko troszkę już, bo muszą przegrywać. No ale dobra, zakładamy, gracie baraż, wygrywacie. Jak ty widzisz gadżet w Ekstraklasie? Czy widzisz ten zespół, czy jeszcze trzeba coś poukładać? No potrzeba było jakichś wzmocnień, bo troszeczkę odstajemy od pierwszej ligi, od Ekstraklasy, przepraszam. No jest różnica pomiędzy, widać było w pucharze, że chłopaki grają lepiej z Ekstraklasy niż my. A gdybyście mieli awans, to byście przystąpili, czy byście oddali pole? No nie wiem, trzeba prezesa zapytać o to. Jeszcze pytanie odnośnie ciebie. Jak uważasz, Król Strzelców rozstrzygnięty już tutaj z twojej strony, bo ty masz tych bramek dużo na szczelanie? Nie, jeszcze będziemy walczyć do ostatnich meczów, jest to 2 mecze. Kolega Bugajski ma 3 jeszcze do rozegrania, więc wszystko jest możliwe jeszcze. Także walczcie, dziękuję za wywiad. Dziękuję.